no oxygen. I say all or nothing. Celebrujemy wspaniałą premierę filmu z udziałem utytułowanego polskiego sportowca, kolarza Bartosza Huzarskiego. Jest to tak naprawdę historia wyścigu górskiego, wyścigu w dosyć nietuzinkowej lokalizacji, bo w Himalajach. Na miejsce ekipa Skody zabrała 4 zawodników. Całą ideą było pokonanie w jak najszybszym czasie przełęczy Kardungla od miasta Lech na szczyt, czyli 39 km z wysokości 3500 metrów nad poziomem morza na wysokość 5339 metrów nad poziomem morza. Szukaliśmy kogoś, kto z pewnością pobije rekord. Myśleliśmy o zawodowcu bądź emerytowanym kolarzu. Na naszą propozycję przystał Bartosz Huzarski. Skoda jako producent samochodów jest od wielu lat mocno związana z kolarstwem. Szukaliśmy pomysłu na powiązanie naszej marki z ciekawą historią. Chcieliśmy, by zapadła ona na długo w pamięci i była związana z czymś ekstremalnym, gdyż nasze samochody są także przystosowane do trudnych warunków. W trakcie tego wyścigu nie mieliśmy żadnych problemów z autami. Na poziomie globalnym od marka Skoda jest zaangażowana i od kilkunastu lat jest partnerem i sponsorem Tour de France, Vuelta de España. Natomiast my również w Polsce angażujemy się w projekty amatorskie. Jesteśmy sponsorami wyścigów takich chociażby jak miało miejsce w tym roku w Toruniu czy w Poznaniu. Wierzymy, że tego typu wydarzenia sportowe aktywizują i lokalne społeczności, ale też aktywizują społeczeństwo do zdrowego trybu życia i tą pozytywną pasją do kolarstwa chcemy zarażać wszystkich Polaków.